trading to ściema. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma ludźmi i oni powiedzieli mi, że na tym się nie da zarobić. A z kim rozmawiałeś? No, z tymi, którzy tam trochę tradowali i stracili. I dlatego powiedzieli, że to ściema. Jeżeli chcesz tradować na Forexie bądź też kontraktach CFD, to nie zadawaj się z tymi, którzy trochę próbowali, tylko z tymi, którzy mają sukcesy. Ja nazywam się Anna Bednarczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestycjami. Czy trading na Forex jest ściemą? Trading na rynku walutowym, znany jako Forex Exchange, od lat przyciąga uwagę zarówno profesjonalnych inwestorów, jak i osób poszukujących dodatkowego źródła dochodu. Zyski, które mogą wydawać się niemal nieograniczone, w połączeniu z łatwym dostępem do platform handlowych, tworzą iluzję szybkiego wzbogacenia się. Jednak czy Forex jest legalną metodą inwestowania, czy może to tylko sprytnie zamaskowana pułapka, która prowadzi do strat? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy trading na Forex i kontraktach CFD jest ściemą. Zanim przejdę do oceny rynku, warto zrozumieć, czym w ogóle jest Forex i kontrakty CFD. Forex to globalny rynek wymiany walut, na którym codziennie obracane są biliony dolarów. Uczestnicy rynku, w tym banki centralne, instytucje finansowe, inwestorzy instytucjonalni oraz detaliczni, handlują różnymi parami walutowymi, takimi jak euro USD czy funt do jena. Rynek ten działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, dzięki czemu inwestorzy mogą spekulować na kursach walut praktycznie o każdej porze dnia i nocy. A czym są kontrakty CFD? CFD to anglojęzyczny skrót od Contract for Difference, kontraktu na różnicę cenową. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu tego instrumentu nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego, którym właściwie handlujesz, na przykład akcje danej spółki, indeks giełdowy lub cena surowca, ale właśnie kontraktu na różnicę w jego cenie. Kiedy handlujesz CFD, spekulujesz jedynie na ruch ceny danego instrumentu, a ten oczywiście może iść zarówno w górę, jak i w dół. Twoim zadaniem jako inwestora jest przewidzenie, w jaki sposób w najbliższej przyszłości będzie poruszała się cena instrumentu finansowego, którym spekulujesz. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie wchodzą na rynek Forex, jest potencjał zarabiania dużych pieniędzy w krótkim czasie. Wysoka dźwignia finansowa, tak zwany lewar, czyli możliwość kontrolowania większych pozycji przy użyciu relatywnie niewielkiego kapitału, przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Możliwość pomnożenia kapitału kilkukrotnie w krótkim czasie brzmi kusząco. Jednak należy pamiętać, że dźwignia finansowa działa w obie strony. Zwiększa również ryzyko utraty zainwestowanych środków. Wielu brokerów kusi nowych inwestorów obietnicami szybkiego wzbogacenia się, niskimi opłatami za transakcje oraz dostępem do darmowych narzędzi analitycznych. Reklamy pokazują osoby cieszące się zyskami, co może prowadzić do złudnego przeświadczenia, że zarabianie na Forex jest łatwe i dostępne dla każdego. Dlaczego wielu traci pieniądze? Niestety rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Statystyki pokazują, że większość traderów detalicznych traci swoje pieniądze na Forexie czy też kontraktach CFD.
Niektóre raporty mówią o tym, że nawet od 70 do 90% inwestorów kończy z ujemnym saldem. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, brak wiedzy i doświadczenia. Forex i kontrakty CFD to rynek bardzo skomplikowany i wymaga głębokiej wiedzy z zakresu analizy technicznej, fundamentalnej oraz psychologii rynku. Nowicjusze często podejmują decyzje oparte o emocjach, co prowadzi do strat. Nauka strategii handlowych wymaga czasu i cierpliwości, a wiele początkujących nie zdaje sobie sprawy z ogromu wiedzy, jaką muszą przyswoić, aby odnieść sukces. Drugi powód, dlaczego ludzie tracą pieniądze, to nadużywanie dźwigni. Wysoka dźwignia może przyciągać, ale nadużywanie jej to najprostsza droga do wyzerowania konta. Początkujący traderzy, widząc potencjalne zyski, często podejmują nadmierne ryzyko, co kończy się utratą kapitału. W Unii Europejskiej wprowadzono maksymalną dźwignię 1 do 30, aby zapobiec takim nadużyciom. Trzecia rzecz, dlaczego inwestorzy tracą pieniądze, to nieuczciwi brokerzy. Chociaż rynek Forex i kontraktów CFD jest regulowany w wielu krajach, nadal istnieją brokerzy działający na granicy prawa lub całkowicie poza regulacjami. Nieuczciwi brokerzy mogą manipulować kursami walut, utrudniać wypłatę środków czy narzucać dodatkowe opłaty. Warto zawsze sprawdzić, czy broker jest licencjonowany przez odpowiednie organy regulacyjne. Ja od wielu lat współpracuję z IC Markets i polecam go każdemu. Pod tym filmem jest link do wideo, w którym mówię, dlaczego wybrałam tego brokera i oczywiście jest link polecający. Czwarta rzecz, dlaczego inwestorzy tracą na Forexie i kontraktach CFD, to jest brak odpowiedniej strategii. Sukces na Forex wymaga zastosowania dobrze przemyślanej strategii handlowej. Wielu początkujących inwestorów podejmuje decyzje na podstawie intuicji, plotek czy niepotwierdzonych informacji, zamiast bazować na analizie danych. To prowadzi do serii błędnych transakcji i ostatecznie do utraty kapitału. O strategii też mówiłam w innym filmie. Link do tego filmu jest dołączony w opisie. Czy Forex i kontrakty CFD to ściema? Odpowiedź na to pytanie zależy od perspektywy. Forex jako rynek finansowy nie jest ściemą. To legalna i powszechnie uznawana forma handlu. Rynki walutowe są niezbędne do funkcjonowania światowej gospodarki, a wielkie instytucje finansowe i banki korzystają z nich każdego dnia. Jednak dla Ciebie rynek Forex może być mylący i niebezpieczny, zwłaszcza jeśli nie jesteś odpowiednio przygotowany. Oszustwa związane z Forexem pojawiają się głównie w kontekście nieuczciwych brokerów oraz osób promujących systemy szybkiego wzbogacenia się. Reklamy, które obiecują ogromne zyski w krótkim czasie, zazwyczaj mają na celu zwabienie osób, które nie mają wiedzy o ryzykach związanych z tym rynkiem. W praktyce osiąganie zysków na Forexie wymaga nie tylko wiedzy, ale również odpowiedniego podejścia do zarządzania ryzykiem, dyscypliny oraz chłodnego podejmowania decyzji. Jak unikać oszustw na rynku Forex? Aby unikać oszustw i zmniejszyć ryzyko straty na rynku Forex, warto zwrócić na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, wybór regulowanego brokera.
Zawsze należy sprawdzić, czy broker jest licencjonowany i regulowany przez odpowiednie organy finansowe w danym kraju. Niezależne organy nadzoru, takie jak FCA w Wielkiej Brytanii czy KNF w Polsce, mogą pomóc w uniknięciu oszustwa. Po drugie, edukacja. Zanim zdecydujesz się na trading, inwestuj w swoją wiedzę. Kursy, książki, webinary czy testowanie strategii na kontach demo może pomóc Tobie w zrozumieniu, jak działa Forex i jakie ryzyka są z nim związane. Unikanie emocjonalnego handlu. Sukces na Forex wymaga podejmowania chłodnych i przemyślanych decyzji. Handlując pod wpływem emocji, znacznie zwiększa się ryzyko strat. I czwarta rzecz, realistyczne oczekiwania. Forex to nie jest droga do szybkiego wzbogacenia się. Traktuj trading jak inwestycję długoterminową, a nie jak hazard. Zrozumienie ryzyka i zarządzanie kapitałem są kluczem do sukcesu. Podsumowując, Forex nie jest ściemą, ale ryzyko związane z tym rynkiem jest bardzo wysokie, zwłaszcza dla niedoświadczonych inwestorów. Sukces w tradingu wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy oraz realnych oczekiwań. Oszustwa i nieuczciwe praktyki pojawiają się tam, gdzie ludzie szukają szybkiego zysku bez pracy i edukacji. Aby tego uniknąć, warto podejść do rynku Forex i kontraktów CFD z rozwagą i ostrożnością, inwestując czas w naukę oraz wybierając sprawdzonych i regulowanych brokerów. Podziel się w komentarzu, co myślisz na temat Forex, czy dla Ciebie to jest ściema, czy handlowałeś kiedyś, czy może masz zamiar. I nie zapomnij zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. Do zobaczenia!